Cześć, tu Kusim i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft Mody. Dzisiaj mam wam do zaprezentowania moda, który dodaje do naszej gry nareszcie coś, co może na pewno się ucieszy, czyli użytek z pasku doświadczenia. Jak wiemy, po zabiciu świni wylatują z niej kuleczki i to jest nasz punkty doświadczenia. Między innymi chodzi też tu o to, że jeżeli te punkty przekroczą ilość na pasku nad paskiem ekwipunku, to się nic nie dzieje. No właśnie ten mod to zmienia. Mamy nawet napisane level drugi. Mamy nad pomiędzy paskiem życia, a pomiędzy paskiem głodu. Mam napisane lew tu. To znaczy, że to jest level drugi. Jeżeli nazbieramy odpowiednio dużo tych punktów doświadczenia, zdobędziemy następny level. I co najfajniejsze jest w tym wszystkim, że możemy za te levele podlepszać sobie postać. Między innymi naciśniemy escape, czyli menu domyślne game menu gry. Menu gry po prostu. I wejdziemy w zakładkę Skills. Mamy tutaj kilka nowych opcji. Manning, Swords, Defense i Wood Cutting. Między innymi o tym teraz tu chodzi. Jeżeli nabijemy sobie świnki i nabierzemy trochę expa. O, expa mi rośnie, cały czas mi rośnie. Oczywiście tu jest tak w tym modzie zrobione, że czym większy level, tym ciężej go zdobyć. Więc o, mam level trzeci. No i teraz patrzcie, co się dzieje. Naciskam escape, już się zmieniła zakładka, wchodzimy jeszcze raz w tą samą. I mamy tutaj, jak widzicie, plusik, minusik przy każdym. Przy mining, sword, defense i wood cutting. I mamy tutaj teraz tak, mamy tutaj w lewym górnym rogu, tam gdzie mamy napis Minecraft beta.18.1, mamy skill points i mamy 3. I teraz właśnie tu możemy sobie te gdzieś 3 włożyć. Między innymi, ja może opiszę, co to znaczą poszczególne te. Mining to jest każdy punkt, to jest właśnie górnictwo. I to jest teraz tak. Każdy punkt tego, jak tutaj dodamy, to każdy punkt zwiększa szansę na wydobycie podwójnej rudy o 0,5%. Oznacza to, że możemy możemy mieć po prostu szczęście, zamiast jednego diamentu wypadną na przykład nam dwa. Każde 5 punktów zwiększa szybkość wydobycia tych wszystkich ród. Czyli jeżeli będziemy mieli tutaj na przykład, damy sobie 1%, to wtedy mamy większą szansę, mamy o 0,5% większą szansę, że jak kopiąc diament i kopiąc jedną rudę diamentu, wylecą nam z diamentu nie jeden diament, tylko na przykład dwa. I maksymalnie tych wszystkich punktów, jakie możemy tutaj zdobyć, jest 50. Czyli jeżeli zdobędziemy tutaj w mining 50 punktów, no to już jest najwyższy poziom i już z czego nie zdobędziemy. Wtedy będziemy mieli najwyższe prawdopodobieństwo, że wypadną nam na przykład 2 diamenty zamiast 10 węgla, wypadną nam 20 i tak dalej, i tak dalej. To jest właśnie zakładka mining i ona działa właśnie tak, jak powiedziałem. Każde 5 punktów, to jest taki jakby checkpoint, że każde 5 punktów do mining dodaje szybsze niszczenie naszego bloku. Od wszystkich kill-offów i nawet ręką. Zawsze będzie szybciej o parę tam, no trochę zawsze szybciej. Zakładka Swords to jest między innymi władanie mieczem. I teraz tak. Każdy punkt zwiększa szansę na losowe uderzenie krytyczne o 0,5%. Czyli jeżeli ustawimy tutaj w tym modzie, że będzie, ja już tutaj sobie próbowałem, ustawimy sobie tutaj na przykład 3, 4 i 5, to mamy większą szansę, że zawsze uderzymy krytyk. Więc to jest o 0,5% większe. I czym będziemy więcej dawać, to będziemy mieli większy poziom. Na przykład i dalej, i każde 5 punktów dodaje do zdobywania do zadanych obrażeń plus 5% obrażeń dotyczących wszystkiego. Czyli jeżeli uderzymy moba i mamy tutaj na przykład próg 5, tak jak tutaj, to jak mamy próg 5, to jest ten szybsze niszczenie, tu jak mamy próg 5, to jest do obrażenia, na przykład dodaje się 5 punktów jeszcze obrażenia, czyli dodatkowe 5 punktów obrażenia za nic. Po prostu uderzymy, zabramy świni 5 punktów i jeszcze dodatkowo 5 punktów się trafi za... No wszystko to jest losowo, tak. Defense to jest obrona. W obronie każdy punkt zwiększa szansę na obronę bez utraty życia przy pomocy obronnym mieczem. Czyli jeżeli będziemy bronić się mieczem, to mamy większe szanse na to, że nie wybuchniemy, jak na przykład creeper będzie nas szedł i będzie od razu chciał wybuchnąć. Między innymi działa to też tak, że mamy większą szansę na obronę i że po prostu atakujący nas potwór nie będzie zabierał nam tak dużo życia. Więc to by była defense i teraz mamy wood cutting. I wood cutting dodaje jest to, to jest ścinanie drzew. I teraz tak,
Każdy punkt zwiększa szansę na ścinanie całego drzewa poprzez ścięcie tylko pnia. Pierwszego bloku od ziemi oczywiście. Czyli jeżeli mamy jakieś drzewo i to zwiększenie tej opcji daje nam to, że możemy trafić także za pierwszym razem, jeżeli zetniemy tylko korzeń, całe drzewo nam się zetnie. Więc to jest taka, też zawsze zwiększa się o 0,5% każdy jeden punkt. No. No i każde 5 punktów zwiększa prędkość ścinania drzewa. No, czyli ja teraz mam 3 punkty i sobie dam w woodcutting wszystkie 3. Zaznaczę już done i możemy jeszcze odejmować jeszcze teraz, dopóki jesteśmy na tym, ale jak wyciśniemy done, to już tego nie będziemy mieli. Czyli woodcutting już tylko zostanie. Teraz jak weźmiemy skills, to już nie możemy tego cofnąć ani usunąć, więc radzę się zastanawiać. No i teraz poprzez ścięcie jednego bloku pnia możemy trafić, że zetnie nam się całe drzewo. No akurat mi się nie trafiło, no ale tak możemy trafić. To jest 0,5% do jednego punktu doświadczenia, czyli tam trochę już jest. Więc tak działałby ten mod. Mod jest naprawdę ciekawy dla jakichś tam jakichś tych poszukiwaczy przygód, tych co lubią sobie expić. Na przykład mod jest bardzo ciekawy. Sam będę na nim grał. I nie wiem jeszcze, czy działa to również na multi. No ale warto sprawdzić. Tak, działa to również na multiplayer. Tylko że tak samo, to wszystko działa na multiplayer. Tylko że przeciwnik nie będzie mógł sprawdzić naszego expa. Naszego punktu doświadczenia. Może mu jedynie powiedzieć lub skłamać go. Więc to było tyle na tematem tego moda. No, tutaj już nic nie ma do powiedzenia. Teraz będę się bawił. To bardzo ostro. Trzymajcie się, cześć. Tak, ja jestem teraz już po dość bardzo długim zabijaniu zwierząt. Teraz wam powiem, że skill bardzo mało daje. Zobaczcie, na przykład taki skill ze świni. Patrzcie na mój pasek, jaki na mój pasek skilla. Patrzcie, jak wolno rośnie. To wszystko jest bardzo fajnie dopracowane, żeby dostać później pójść do ostatniego levela. No i teraz mam właśnie, zwiększyłem sobie w skillach woodcutting. Mam 31 level i zobaczcie, jak widzicie? Niszczę drzewo i zobaczcie, ile z drzewa wyleciało mi. Ile z jednego kawałka leciało mi drzewa, widzicie to? I to tak właśnie działa. Działa czasem to tak, że cały. O, widzicie, tu już teraz nie zadziałało, a tu. O, a tu zadziałało, zobaczcie, całe drzewo się ładnie ścięło i zobaczcie. Widzicie, jak fajnie. Czasami całe drzewo się nie zetnie, ale wyleci z jednego kawałka więcej niż powinno wylecieć. Taka mała zagadka. Tak samo działa z każdym, z wszystkim. No. Wow, jak widzieliście. Dobrze, to ja już nie przedłużam, polecam mod, trzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie.